śmiertelny impuls. Część nastolatków, kruchych nastolatków, w swoich wczesnych latach podejmuje próbę samobójczą. Czasami niestety skuteczną. Zawsze, kiedy podejmują próbę samobójczą, są w stanie psychotycznym. To znaczy, że są w odłączeniu od rzeczywistości. Wierzą, że to wszystko, co pomieszcza ich ciało, te uczucia, których nie chcą, da się zabić. Zabijając swoje ciało, wierzą w to, że uwolnią się od wszelkiego niepokoju, wszelkiego napięcia, wszelkich trudności. Niestety nie widzą tego, że zabijając swoje ciało, pozbywając się tego, tych agresywnych impulsów, które ich nękają, pozbywają siebie samego, wykluczając siebie z rzeczywistości. Zawsze, kiedy ktoś informuje nas o tym, że chce popełnić samobójstwo, traktujemy to poważnie. Za każdym razem. Natomiast jest też grupa ryzyka, która może naszą uwagę szczególnie, jeszcze mocniej wzmożyć. Są to ludzie często w okolicy jakichś ważnych dat, na przykład w okolicy 18 roku życia. Czyli ten moment przejścia i wiary w to, że będę dorosłym, powoduje jeszcze większe napięcie. 18 czy w innych krajach 21. Bywa też, że grupa ryzyka to ludzie, którzy aktualnie mają jakiś bardzo ważny egzamin. Bardzo się go boją i przed tym egzaminem potrafią też wycofać się z życia. Kolejnym takim czynnikiem jest to, że przed próbą nastolatkowie często atakują swoich rodziców. Są tak bardzo na nich wściekli, że chcą ich zabić. Nie dokonują tego aktu, natomiast tą całą złość i agresję, którą mieli do swoich rodziców, kierują ku sobie i wtedy wykonują na sobie próbę samobójczą. Właściwie większość nastolatków, którzy podejmują próby samobójcze, mówią później o tym, że bardzo niepokoją się o swój rozwój seksualny. Ich to niepokoi i myślą, że kiedy pozbędą się tego ciała, to ten niepokój związany z nieprawidłowym rozwojem seksualnym również zniknie. Po nieudanej próbie nastolatkowie opowiadają o tym, że czuli, że nikomu na nich nie zależy. I to jest coś, co powinno też naszą uwagę bardzo wzmóc. Mówią też o tym, że nie widzą albo nie widzieli, że ich działanie, ich samobójstwo w innych ludziach wywołałoby pewne uczucia. Na przykład nie widzą, że ich bliscy, rodzina, znajomi czy chłopak, dziewczyna cierpieliby z tego powodu, żeby ich nie było. Kiedy mówią o tym, że nie widzą tego cierpienia, to szczególnie wzbudza naszą uwagę i zainteresowanie tej bliskiej osoby. Niestety nieudana próba samobójcza powoduje w nastolatkach poczucie mocy. Uważają, że skoro raz już wynaleźli, mają taki sposób na pozbycie się nieprzyjemnych uczuć, to kiedyś w przyszłości będą mogli z powrotem z niego skorzystać. Czyli nieudana próba niejako wzmacnia ich. I to, co na koniec powiem, to to, że jak już nastolatek podejmie nieudaną próbę samobójczą, musimy o tym pamiętać i nie możemy o tym zapominać. Część specjalistów, lekarzy, nauczycieli, rodziców, a nawet i terapeutów chce pomijać ten temat. Nie chce widzieć, że coś tak bardzo dramatycznego się stało. Właściwie to jest traumatyzujące doświadczenie, którego nie należy pomijać. Nie możemy udawać, że tego wydarzenia nie było. Kiedy będziemy udawali, że go nie było, jest też duża szansa, że nastolatek po raz kolejny podejmie próbę samobójczą. Natomiast omówienie tego, przepracowanie na psychoterapii spowoduje, że jest szansa, że nastolatek zostanie z tego uwolniony i będzie mógł żyć do późnych lat. Pamiętajmy o tym, że zawsze każdorazowo traktujemy te słowa poważnie.